Wiatr, wiosna! Wiosna! Ale ty masz głos! Tak, jasne! Głos to ma 11 uczestników, którzy co tydzień w piątek stają na tej scenie i biorą udział w wyjątkowym show na żywo. Ten program to Star Voice, gwiazdy mają głos i my dzisiaj oprowadzimy was po kulisach tej niezwykłej produkcji. Monika Mazur-Chrapusta i Mateusz Szymkowiec. Witamy i zaczynamy. Rodzinne show To był rok po raz kolejny połączy pokolenia. Charyzmatyczna prowadząca Marzena Rogalska po raz kolejny zabierze widzów w wyjątkową podróż w czasie. To był rok to swoisty wehikuł czasu, który przenosi widzów w przeszłość, ale jednocześnie pozwala na nowo odkryć czar dawnych lat. Nowi kapitanowie, Katarzyna Zielińska i Maciej Kurzajewski, to duet, który zapewni dobrą zabawę. Byłem w Krakowie na planie tego programu i jestem pewny, że nie odejdziecie od telewizora. To co? Dajemy lajka? Eurowizji 2020 rozpocznie się już niedługo, bo za niewiele ponad 2 miesiące. Na oficjalnym kanale w internecie stale zamieszczane są utwory, które będą rywalizowały o zwycięstwo w Rotterdamie. Piosenka polskiej reprezentantki Alicji Szemplińskiej to obecnie druga najchętniej oglądana propozycja eurowizyjna. Ciekawe, czy to zapewni jej miejsce w finale, a nawet wielkie zwycięstwo. My byliśmy na planie teledysku do piosenki Empires, dla nas sztos. Czy wiesz, że chodzenie do kina działa na serce tak dobrze jak trening cardio? Nie miałem pojęcia, ale to jest bardzo dobra informacja, to znaczy, że będziecie mega wysportowani, dlatego, bo mamy dla was Star Voice, gwiazdy mają głos. Gra toczy się o legendarny diamentowy mikrofon. I o nagrodę o łącznej wartości 200 tysięcy złotych, które gwiazdy przekażą na cele charytatywne. Nie wiem, czy wiecie, ale wy także w charakterze publiczności możecie wziąć udział w nagraniu programu. Wszystkie informacje o biletach znajdziecie na stronie bilety.tvp.pl. To co, klikajcie i widzimy się za tydzień w piątek właśnie tutaj w studiu programu Star Voice, gwiazdy mają głos. A co dalej u nas? Ale wciągająca fabuła, a do tego choreografia, dopracowana w najmniejszych szczegółach. To wszystko sprawia, że musical Jesus Christ Superstar zachwyca wizualnie, porusza do głębi i skłania do refleksji. Po raz pierwszy w Białymstoku, w Operze i Filharmonii Podlaskiej został wystawiony ten broadwayowski hit. Zdecydowanie warto zobaczyć to wyjątkowe widowisko, zwłaszcza... I 15 minut minęło. W myśl zasady wszystko co dobre szybko się kończy. Ale już za chwilę wielkie taneczne show. Dance, dance, dance! Za dzisiaj ogromne emocje, bo dzisiaj odpada pierwsza para, no ale takie są zasady gry. Zostańcie z dwójką, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Pa!